Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sky Factory 3. Znowu mam te wspaniałe oczy. Wow. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić sobie ten Lightning Rod, żeby wyłapywać prąd z burz, z grzmotów. Jak to się nazywa? Z piorunów. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten odcinek, ja go nagrywam dzisiaj w piątek, że on jeszcze w piątek zdąży wyjść, chociaż jak niektórzy z Was pewnie zauważyli, zaczęłam nową serię Farming Valley, która będzie się ukazywała we wtorki, czwartki i soboty. No i wczoraj był pierwszy odcinek, no i okazało się, że niestety mój internet ostatnio, już od dwóch dni tak działa, że po prostu ponad pół dnia mi się przesyłał filmik i w końcu wyszedł w nocy, więc mam nadzieję, że ten filmik, który teraz nagrywam, jeszcze dzisiaj wyjdzie, chociażby wieczorem, a nie także w nocy wyjdzie. W razie czego, no to Was przepraszam, to sobie jutro obejrzycie, a z kolei jutro w sobotę wyjdzie też drugi odcinek tamtej serii. Okej, okay, co dzisiaj robimy? Otóż tutaj, tu, z tego Environmental Tech, Lightning Rod. Co jest nam potrzebne? To musimy zrobić. Myślę, że od razu zrobimy tier 4. Tier pierwszy daje nam 500 RF-ów na strike, czyli na uderzenie pioruna w ten właśnie Lightning Rod. Tutaj jest takie coś potrzebne. Zaraz zobaczymy, co to jest. Drugi tier 2 miliony RF-ów, trzeci 8 milionów i czwarty 32 miliony RF-ów na jedno uderzenie pioruna. Potrzebujemy 3 razy 24 razy 3, to 24 to jest wysokość i tutaj będziemy potrzebować mnóstwo takich różnych różności, zatem zabierzmy się za to. Gdzie postawimy? Wam pokażę, co sobie tutaj przygotowałam. A, jeszcze a propos. Tutaj mi się to cały czas robi. Już, jak widzicie, level mamy heroik na 64 tysięcy expa. I po kliknięciu shift mamy, że mamy dodatkowe 5 modifiersów. Także jakbym tego pickaxa potrzebowała, nie wiem, do kopania w kopalniach i tak dalej, no to miła sprawa by to była. No ale tak tylko sobie tutaj, to nikomu nie przeszkadza, po prostu sobie teraz sprawdzam, dokąd, jakie te levele tutaj są, dokąd to może dojść. Także to już jest niepotrzebne tam w tych naszych zadaniach, no ale sobie jest, robi się automatycznie, więc zobaczymy, co z tym będzie. Teraz tak, tutaj właśnie wychodząc stąd, zrobiłam tam taką platformę. Dlaczego tak daleko? Ponieważ wszędzie na tych moich platformach, na każdej jest takie coś, co nie pozwala padać deszczom. Dlatego zrobiłam tutaj tę platformę, żeby tutaj właśnie nie ustawiać tego roda. To jest taki jakiś tam rain road czy coś takiego. Rain shield, o. Żeby tu go nie ustawiać, żeby tutaj mogły padać deszcze, żeby mogły występować burze. No i tutaj właśnie będziemy łapać jak one się nazywają, pioruny. I też to jest dosyć spore, bo jak było napisane, że 3 na 3 nam wystarczy. Także tutaj zrobimy też czwarty poziom solar tego tutaj. Czwarty poziom potrzebuje trzeci, czwarty, 11 na 2 na 11, także sobie tam zrobimy wtedy to. No to tak wygląda, także nie ma w sumie co oglądać na razie. Ok. No i tutaj właśnie miałam ustawiony w tym miejscu ten rain shield tu. Właśnie nie wiem na ile on tych, jak one się nazywają, czanków on działa, także przestawiłam go stąd tutaj, no i to wtedy tam
tutaj, o. Także to nam obejmie całą tą platformę i tutaj nie będzie padać, a tam przypuszczam, że już będzie. Także teraz się zabierzemy za zarobienie oczywiście tego, co jest nam potrzebne tutaj. A tu jeszcze spójrzmy sobie, jak wygląda sprawa. Septuple cały czas jest jedno, sextuple jedno. Także to jeszcze bardzo długo nam tutaj się będzie robiło. Kwantum, ktoś napisał, że 72 miliony? Nie wiem. A na razie tutaj jest 4700, a tutaj jest, tu jest najwięcej, jest 8100. Także no, jeszcze mamy parę odcinków przed sobą, więc może dojdziemy do tego. Dobra, tu się już nic więcej nie zmienia. Dobra, to idziemy tutaj. Co nam będzie potrzebne? Lightning Rod. Więc trzeba będzie po kolei chyba robić, więc tak, żeby zrobić 4 te Lightning Rody, to potrzebujemy już gotowe 8, nie żeby zrobić 4, tylko żeby zrobić 1 tieru czwartego, to potrzebujemy 8 tieru pierwszego. Zatem tier pierwszy 8 sztuk musimy takich zrobić, to potrzebujemy structure block tier 1. 4 sztuki, 3 lightning rody i 4 insulated lightning rod. Ok, to zaczniemy to sobie robić. Structure. Alabaster? Gdzie tu jest ten structure. Kurczę, to jest to, tak, tier pierwszy, jak to się robiło? Aha, czyli ten hardened stone musimy mieć. Do tego musimy sobie zrobić całe mnóstwo. Już kliknęłam, oczywiście czekamy tutaj, aż nam się zrobi. No, rób się, no dzięki, Boże, jak to długo potrwa. Także ja teraz oczywiście będę sobie tutaj przygotowywać to wszystko i za chwilę się będziemy widzieć, jak zrobią te 8 sztuk. 8 sztuk. Znaczy zobaczymy, jak, zobaczymy. Na razie sobie przygotuję wszystko i za chwilę się widzimy. No oczywiście źle powiedziałam, bo przecież potrzebujemy 8 sztuk takich, a takie się robi w ten sposób. Czyli nie potrzebujemy do tego, co przed chwileczką robiłam, do tego to będziemy potrzebowali później, a takich musimy zrobić 8 sztuk. Co my tu mamy? Nie mamy tego i tego. Ok, czyli, ej, co zrobiłam teraz? Nie to nacisnęłam, oczywiście to trzeba nacisnąć. 8 sztuk takich, mamy 3 za jednym zamachem. 6, 9, dobra, mamy 9, ok. To jest tu. I teraz te szkła. Aha, to jest to Enriched Sand. Trzeba przepalić. Czy my mamy? Nie mamy. Nie mamy. Dobrze, to ja znowu przygotuję i zaraz się widzimy. Ok, już zrobiłam 8 sztuk tych właśnie tieru pierwszego. Teraz tier drugi. Tier drugi potrzebujemy w takim razie tieru drugiego potrzebujemy 4 sztuki chyba. Raz. Tak, 4 sztuki takich. Szkło nam się robi oczywiście, ale nie mamy tych. Dobra, to wrzucimy tu. Nie mamy tych light rodów, czy jak to się tam nazywa, lightning rodów. Czyli jednak trzeba tego więcej. Nie wiem ile dokładnie. Dobra, niech będzie tyle. Ok. Tier drugi, tak? I takich potrzebujemy 4. Raz, 2, 3, 4. Ok. Rzucamy tu. I tier trzeci potrzebujemy. Tu takie coś potrzebujemy. Takich potrzebujemy 2 sztuki. Zatem musimy zrobić 2 takie. 4 takie. Raz, 2, 3, 4. 4 mamy. I teraz musimy to zrobić. Aha, tu mikę. Mamy mikę. Raz,
dwie takie. No i teraz czwarty poziom. Dwie potrzebujemy Nether Star i to ok, mamy. Czyli mamy czwarty poziom tegoż właśnie. I teraz musimy zrobić 13 sztuk takich tutaj, takich. A to się robi 13 sztuk takich, czyli musimy zrobić 13 sztuk takich. Mhm. To musimy zrobić 13 sztuk takich i 13 sztuk takich, ok. No to róbmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Proszę bardzo, jest pierwszy poziom, drugi poziom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Trzeci poziom. 13 i czwarty poziom. Gdzie to jest? Zniknęło tu. Tu już też wykorzystujemy Nether Star. Ok, mamy 13. Ok, super. Teraz 8 Lightning Rodów. Ileś już mamy? 26. Ok, to potrzebujemy tutaj 8. 8 i potrzebujemy Insulated Lightning Rod. Insulated Lightning Rod. O, to jest coś takiego. I takich dostajemy 3, a potrzebujemy 29. To jest 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30. A potrzebujemy tyle. No to w zasadzie już mamy wszystko. O, szybko poszło, szybko. Czyli, że to co zrobiłam tutaj, tam w ogóle nie było potrzebne. W sumie, ale to nic nie szkodzi. Okej, czyli jak mamy to teraz chyba już mamy wszystko. To teraz to, co trzeba zrobić. Czwarty poziom nas interesuje. The solar blah, blah, blah. Any block above. O, nie solar, ludzie. Lightning Rod. Czwarty poziom. 3 razy 24 razy 3. W zasadzie to ciekawe, jak to ustawiać. Ale myślę, że X, Y, Z. No powiem szczerze, że nie wiem. Ale to pójdziemy zobaczyć. Mamy noc, to zróbmy dzień. Dzień dobry. I lecimy zobaczyć, co z tego można zrobić. No dobrze, a jak od razu będą burze, to może od razu powinniśmy to w jakiś sposób wyłapywać. Sprawdźmy, weźmy flux. Flux, mamy flux pointy, a flux taki sent. Flux pointy to nam, dobra, weźmy wszystkie, to tutaj jeszcze sprawdźmy flux, to nas interesuje, mamy, dobra, okej, to może jeszcze zróbmy sobie, żeby zobaczyć. Albo nie, podłączymy to. Dobra. Capacitor. Te Vibrant Capacitory. Ja narobiłam trochę tych oktawików ostatnio. Ale jakoś nie widzę ich. Okej, zróbmy te oktawiki. Dwa mamy, dobra, to chociaż jeden zróbmy. Dobra, mamy chociaż jeden, bo musimy już zrobić więcej, tego już wiem. Dobra, dawaj nam, ile możesz. Już nadusiłam, oczywiście czekam, dobra, 64. To dawaj nam teraz te oktawiki. A nie, to oktawiki
musimy zrobić. Okej, dawaj nam tyle, ile możesz. 32, no to wyjdzie nam tych tyle, ile... No tak, to teraz tego nie mamy. Matko Boska. Zawsze coś. Zawsze coś. To musimy zrobić. Okej, dobra, mamy. Teraz już nam to powinno... A nie, jeszcze to... O Boże. Widzicie, jak się człowiek spieszy. Dobra, mamy. No i teraz już nam wyjdzie ileś sztuk tego. Dobra, mamy 9. Okej. No dobrze, to idźmy i zobaczmy. Aha, aha, aha. To jest nam potrzebne, a musimy wziąć jeszcze tę różdżkę. Okej. Okej, i lecimy z tym koksem. Dun, dun, dun. No idź, kobieto, dlaczego tak wolno idziesz? Dobrze, i sobie tamto postawimy gdzieś tam w narożniczku, żeby nam się to tutaj deszczowo robiło. No, jestem ciekawa właśnie, co ja mam z tym zrobić. Że tutaj mamy taki właśnie, więc myślę, że to sobie gdzieś postawimy tutaj. Jeżeli to jest 3x3, to gdzieś tutaj. A tutaj z kolei sobie trzaśniemy tier 4 tego. Wiecie czego nie wzięłam? Znaczy tych paneli słonecznych. Okej, muszę iść jeszcze po coś, żeby na tym stanęło, zatem zaraz wracam. No, jestem z powrotem, już zrobiłam tutaj taki troszeczkę większy niż to wymagane podejścik sobie tutaj, żeby to w miarę wyglądało. Damy jeszcze światło, żeby nam się tutaj nic nie zespawnowało. Myślę, że tutaj i tutaj to powinno wystarczyć. Jeszcze na wszelki wypadek kliknijmy sobie F7. A, tu akurat jest środeczek. Ej, nie to. Tak, to jest środek. Raz, dwa, trzy. Tak, no to super, to wyznaczyło nam środek. Zatem na środek postawimy to. Myślę, że to się właśnie w ten sposób buduje tutaj. Okej. No i cóż, i teraz to sobie wyłączmy F7. I weźmy tę różdżkę mądrą. I cóż, i klikam. Ło! Aha. O, to się tam tutaj tak porobiło. No i cóż? Coś się dzieje, czy się nie dzieje? Jeszcze nam tu trochę zostało. A nie możemy się dostać do tegoż. Zatem tego jednego tutaj stąd weźmiemy. A to nam będzie cały czas się tak ustawiać. No i cóż mamy z tego wywnioskować? Że jeszcze mamy 4 takie. Cztery, dwa i trzy. Nic nam się tutaj nie dzieje. Zatem trudno nam to chyba będzie zrobić, wam powiem. O. Jak mam to, kurczę, zrobić? O, cicho, bo się postawiło tam. Okej, to w takim razie musimy w ten sposób właśnie. Ups. Okej, to z tego wynika, że to jeszcze tutaj pewnie. Zobaczmy. O, tak to zróbmy, tak to zróbmy. I gdzie jest ta różdżka tutaj? Kurczę. Różdżka.
ciężko to zrobić. Dobra. Już nam się tak zrobiło. Zatem gdzie tutaj brakuje? Tutaj brakuje dwóch. Raz i dwa tutaj. I gdzieś musi brakować jednego i jednego. Tylko gdzie? Ależ to jest wysokie. Dobra, tutaj braknie. Tu też nie. Ale numer. Ale numer. Nie wiadomo, gdzie nam jeszcze brakuje. Okej, zatem znowu musimy tak i tutaj to. O, cicho, bo gdzieś się umieściło. Pewnie tu w środku. I teraz jeszcze jedno tylko. Okej. I. No i cóż, jest kompletne. Nic nam już tutaj nie zostało, a nie napisało, że kompletne jest. To gdzie mam na to kliknąć? Oj. I co mam teraz z tym zrobić, jak nie mogę? Nie napisało mi, że jest kompletne. Okej. No nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem. Ale jest kawał klocka. Dobrze, tutaj zróbmy jeszcze, zobaczmy. F7, proszę bardzo, tutaj. Tutaj się może coś zespawnować. No tutaj to raczej nie, ale tutaj może. Zatem weźmy nie to, tylko to. I tutaj z każdej strony to podstawmy, żeby było ładnie. Okej, tu nam się już nie zespawnuje. Tam też już nam się nie zespawnuje. No ale co mam teraz zrobić, skoro mi to nie pisze, że jest zrobione już do końca. Nie wiem, jak mam to zrobić. Nie wiem. No w każdym razie, jak widzicie, no jest zrobione, ale nie wiem, czy zadziała. Trzeba by teraz czekać na deszcz. No jest kawał wieży. No i teraz nie wiem, co z tym zrobić. Dam. Nie wiem. Na co mam kliknąć, żeby mi to napisało, że to jest gotowe. Że ta struktura jest zrobiona. Może tak zrobimy, więc już też nie będzie. Może teraz się też nie napisało. No i teraz nie wiem, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Deszcze, burze. No trudno, co mam zrobić? Jak mam to stwierdzić? Nie wiem. Zatem tu jest oczywiście pytanie do was w takim razie. Napiszcie mi, czy to będzie działało, jak skoro się nie napisało tutaj, że struktura jest gotowa. Uciekam stąd. Deszcze chyba tutaj powinny padać. Tylko że teraz akurat nie pada. Zatem trudno stwierdzić. Ale fajnie wygląda za to.
Za to fajnie wygląda. No, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie wygląda, no ale co z tego, że fajnie wygląda, jak nie ma deszczu, więc nie ma burzy. I w sumie to ja nie wiem, co teraz. W sumie to ja nie wiem, co teraz. Ale zrobiłam, zrobiłam. Zrobiłam, zatem możemy sobie tutaj... tu. Harness depot. Harness, co znaczy harness? Pewnie złap, ale kurczę, w jaki sposób mam to złapać? To może jeszcze nie odhaczę. Poczekam na wasze decyzje. Dobra. Idźmy spać. Jak się wywołuje deszcz? Jak się wywołuje deszcz? Nie wiem. Rain shield. Złapałam? Złapałam. Postawmy go tutaj, żebyśmy go widzieli. No i do tamtąd to nie jest możliwe chyba, żeby to aż tak daleko sięgało. Żeby tam to łapało. No ale fajnie to wygląda, wam powiem. Fajnie wygląda, tylko kurczę. No myślę, że jakby to zadziałało, jakby mi napisało, że to się zrobiło. Gdzie jestem tutaj? Że to się zrobiło, to myślę, że wtedy by się właśnie jakaś taka błyskawica pojawiła. O, błyskawica, widzicie? Pioruny. Pioruny. Brakowało mi słowa błyskawica. Że wtedy by się ta błyskawica tutaj pojawiła. Trochę jest nie na wprost to, ale może być. Co tu zrobić, żeby to... No bo to bez sensu. Już wiem. Już wiem. Przecież. Przecież ja mogę latać. Zatem mogę podlecieć tutaj. I tu jest chyba środek. Tak. Tak. Nie. Tu jest środek, okej, dobra. Okej, teraz jest kompletny. Dobrze. Teraz jest kompletny, czyli teraz jak będzie burza, to nam tutaj się załapią te prądy. No tak, no ale jeżeli się mają załapać prądy, no to w zasadzie to ja bym musiała też właśnie tam umieścić ten flux plug. Okej, czyli idźmy z powrotem. Idźmy z powrotem, gdzie jest środek? Raz, dwa, trzy, tu. Aha. Okej. Please select network. Zróbmy nowy network. Nowy network to jest co? Jak to się nazywa? Pioruny. Tak to nazwiemy. Pioruny. Create. Okej. Dobrze. I stąd będzie płynąć prąd. Stąd będzie płynąć prąd. I jak tylko oczywiście będą burze, to stąd będzie płynąć prąd. Oczywiście tutaj do tych naszych kapacitorów. O, 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 o. Tutaj je dodamy, albo w zasadzie, tak tutaj to wygląda, albo w zasadzie
To nie, niech on się zbiera. Niech on się zbiera jednakowoż tam. Niech on się zbiera jednakowoż tutaj. To przynajmniej będziemy wiedzieć, że się zebrał. Dziewięć razy 25. Jest ciężko to obliczyć. A to nam daje co? Czwarty poziom nam daje 32 miliony per strike. A mieści nam się w jednym 25 milionów zatem. Ale w sumie to czy ja muszę to tutaj ustawiać? Nie muszę tego tutaj. Mogę to gdzieś tutaj sobie w domku. Zatem ustawimy to w domku i będziemy wiedzieć, że coś, że jakaś, jak ona się nazywa, błyskawica nam dała prąd, jeżeli w tym właśnie się tutaj pojawi. No bo teraz to co? Musimy czekać na błyskawicę. To ustawimy sobie na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I do tego podłączymy to. Tutaj. I tutaj wybierzemy pioruny. Jak tutaj nam się zapełni, to znaczy, że tam to działa. No i w zasadzie to jest wszystko, co mogę na ten temat zrobić. Nic więcej mi tutaj nie przychodzi do głowy. Teraz tylko musimy czekać na pioruny. Jak się robi pioruny? Dobra, to ja sprawdzę, czy to można w jakiś sposób włączyć, czy jakąś komendę użyć, czy coś takiego. No okej, sprawdziłam, może się to taką wpiszę komendę. To gle fialle ty owen. Może to. For help. Okej. Okay. Help. Help. Lootbox, lootbox, achievement. A ja nie chcę takiej. O Boże, page 1. 121. Deck. Może jak toggle. Dobra. To help. Nie help, tylko help. Help. Ile? Na przykład 15. Co tam dostajemy? Storyboard. Okej. Okay. To jeszcze raz. Help. Jak jest 21, to nie hello. No patrzcie, co ja piszę. Weźmy 20, 19 weźmy. Test time toggle downfall. No ale toggle downfall to wydaje mi się, że jest, żeby przestało padać, a nie żeby padało. No ale dobra, zobaczmy. Toggle down fall. No i co? Padają deszcze? Padają. No to może się teraz zrobi burza. Burza, burza. Ciekawe, jak to zrobić, żeby była burza. No ale może jak jest deszcz, to może za chwilę będzie burza. Przekąśmy coś tymczasem. Czekając. Ale duża jest ta struktura. Może jak się będzie bliżej tej struktury, to wtedy będzie burza. Jak sądzicie? Burza. Burza. Burza.
No i jakoś nie ma tutaj burzy. Dobrze, przeczytajmy sobie tymczasem Solar Array. 4. 11 razy 2 razy 11. To tutaj sobie zrobimy z tej strony i będzie wtedy, jak będzie padać i będą burze, to będzie to nam dawało prąd, a jak będzie słonecznie, to będzie nam to dawało prąd. Tak to zrobimy. Zatem w deszczu dzisiaj popracujemy. Może tu odtąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Wow. Ups, w deszczu to nam się będą spawnować tutaj te, wiecie co, stwory. Dobrze, to w takim razie jednakowoż nie zrobimy tak, przynajmniej tymczasem. Żeby nam się nie pojawiały stwory tymczasem tutaj. Okej, zero. No dalej, burza, no kurczę. Sztorm i tak dalej. Halo. Jak to zrobić? No nic, słuchajcie, to w takim razie, ponieważ już to dosyć długo nagrywam i dosyć długo się to będzie przesyłało przez ten mój internet, zatem skończę już ten odcinek i w następnym sprawdzimy, czy... No mam nadzieję, że w końcu będzie jakaś burza, no bo bywają właśnie, zobaczmy jak to tutaj wygląda teraz ten nasz... O. No świeci się, to znaczy, że pada deszcz. Myślałam, że on się świeci właśnie wtedy, kiedy są burze. No tutaj burze bywają, bo przecież czasami tak zagrzmi, że mnie wystraszy strasznie. Zatem po prostu no musimy czekać i wtedy jak się tylko piorun tam zjawi, no to nam tutaj właśnie to zapełni. Czyli, że to jest takie sobie, powiem szczerze, to urządzenie. Bo to nigdy nie będzie wiadomo, czy to, gdy będziemy korzystać z tego prądu, to czy nam wystarczy na to, co będziemy z niego korzystać. Ale dobra, słuchajcie, to ja w takim razie kończę, a wypiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy można coś wpisać, żeby wywołać błyskawice? Napiszcie mi, czy jest jakaś taka komentarz, żeby wywołać błyskawice. Ja sobie jeszcze poczytam to help i tak dalej. Może tam jest coś takiego, a może wy będziecie wiedzieli i mi napiszecie i przez to nie będę musiała tego robić. No i co? No i widzimy się w poniedziałek. Mam nadzieję, że ten internet im się poprawi i że nie będzie problemu już z tym wszystkim. I do zobaczenia w takim razie. Czyli no co? Łapkujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa.